Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z Dawn of War'a. Gramy, atakujemy, bijemy się z główną armią krwawych kruków w zasadzie. Rzecz w tym, że decydująca bitwa w zasadzie już się rozegrała, ale miałem problem z odpaleniem nagrywania i powiem wam szczerze, że... No właśnie, to jest główna przyczyna, dlaczego jakby nie zobaczyliście tego głównego starcia, które było w zasadzie chyba najciekawsze. Też ciężko powiedzieć, tak naprawdę walka się dopiero rozpoczyna, więc trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało za chwilę, ale tak przypuszczam, że faktycznie najciekawsze już się zdarzyło, plus jeszcze do tego kamera mi się dziwnie przestawiła i nie bardzo wiem, jak to zmienić. Więc no będziemy grali z takiej troszeczkę dziwnej kamery. Ktoś w ogóle pisał o kamera modzie i ja o tym doskonale wiem, że jest coś takiego i że to działa bardzo fajnie. Ze względu na fakt, że po prostu tego kamera moda, wbrew pozorom, używam. I to bardzo chętnie i często i w ogóle. Rzecz w tym, że... nie tutaj, nie? W sensie gram w Soulstorma głównie. Przynajmniej dotychczas grałem głównie w Soulstorma. I z tego też względu głównie na Soulstormie używałem tego właśnie moda. Czekajcie, gdzie oni mieli główną bazę na tej mapce? Nie pamiętam, w sensie główną. Okej, okay, mamy jednego przeciwnika na szczęście, tylko nie pamiętam, gdzie oni mieli bazę. Albo tu gdzieś, albo tu gdzieś. Wydaje mi się, że tu, skoro my jesteśmy w kącie. To przypuszczam, że tak, że... O, nadal mnie nie stać. Dobra, wy pójdziecie sobie tutaj. Dobra, okej. Wy jak zajmiecie sobie to, to idźcie... A, złapcie relikt. O, fuck. Raptory? Ej. Czyli oni nie są jednak tutaj. Więc muszą być tutaj w takim wypadku. No i to jest właśnie najgorsze, że ja bardzo często nie wiem, gdzie jest przeciwnik. To mnie najbardziej spowalnia. No wiadomo, że oni tutaj padną. A nie, jednak nie padli. No to dobra w sumie, jak nie padli. Zaraz tu się będziemy ulepszać. Mam sporo woja już w tym momencie. Biłem się z Grey Knightami, z Terminatorami. No było tego od cholery, ale na szczęście udało mi się wszystko pozabijać w miarę skutecznie. Dobra. Okej, oni mogą faktycznie być tutaj. O! Jest serwitor, więc oni mogą być gdzieś tu. Kolejni marinsi, dobra, idziemy. Okej, wszystko jasne. Dobra, mamy główną bazę, więc mam nadzieję, że to uda się w miarę szybko zniszczyć, że się nie odbudują i... No i będzie, zniszczymy tą największą armię, bo o to mi chodziło. Straciłem region i mówię, okej, w sumie git. Jeżeli oni zajmą nowy region, to będą mieli mało budynków, jakby w następnej misji, nie? Zrobiłem autoresolva, straciłem sobie kulturalnie ten region. Zginiesz czy przeżyjesz? No zginął, ostatecznie. I to był zdecydowanie dobry pomysł. O, najpierw zajmijcie się raptorami. A w zasadzie może ty zniszczysz wieżyczkę. Dobra, nie jest źle. Okej, marynsi giną jeden za drugim. Nie ma tego dużo. Tutaj jakiś bol. Nie, to plazma generator się w ogóle rozstawia. Okej, ostatni z marynsów tego. Jeszcze tutaj jakiś oddział został. Zabijemy to do zera i niszczymy teraz główny budyneczek. Jakieś baraki się odbudowują, to nie jest jakby nic szczególnie, wiecie, przerażającego. I plan był generalnie dobry, bo gdybym zaatakował ich w regionie, gdzie są okopani, to mieliby jeszcze dwa razy więcej woja. A tak, kiedy ich zaatakowałem tutaj, no to tego wojska wcale za dużo nie mieli. O, czepleń się pojawił. Zaraz go zabijemy. Ciekawe, czy się odbudują. Nie odbudowali się w ogóle. Dobra, porobieni. I odzyskałem ten region bez większych problemów. Ale to jest dziwne, bo zabiłem im wszystkie te oddziały, oni nagle mają, okazuje się, wszystko. Jak ja stracę... Wiecie co, może tą stolicę im po prostu zaatakuję i tyle. No, tylko muszę sobie dorekrutować to, co potraciłem, bo... Chyba zaatakujemy stolicę, kurczę, krwawych kruków. Chyba się już nie ma nad czym zastanawiać, ja i tak tu więcej za bardzo nie zdobędę. O, tu mogę jakiegoś berserkera czempiona drugiego sobie zdobyć.
wielkie mi rzeczy, nie? Tutaj to forward base'a tego chyba nigdy w życiu nie zajmę, serio. Tutaj bulwark to mi nie jest w ogóle potrzebny. Tu, okej. Okay. Demon King Obliterator by się przydał, kurczę. Więc nie, może ten region jednak zaatakować z tą bramą? Dobra, wiecie co, zapiszę na wszelki wypadek w sumie. I zaatakujemy może jednak ten region z bramą najpierw. Chociaż, ja, czy to jest sens robić? Jak ich pokonamy, to wtedy sobie na spokojnie to pozajmujemy. Dobra, wiecie co, atakujemy ich główną siedzibę chyba i tyle. The Space Marines of the Blood Ravens chapter were well entrenched in their castellum in North Vandia when they finally faced an all-out attack. Utterly unwilling to surrender or retreat any further, the Blood Ravens prepared a mighty defense against the coming assault. Among those defending the keep were Space Marines drawn from the chapter's hallowed First Company. These were the hardened veterans of many crusades, each man ready and able to face down whole squads of enemy attackers. The Blood Ravens on the ground would be further bolstered by fresh troops arriving from the battle barge Litany of Fury in orbit around the planet. Only two factors made the Blood Ravens at all assailable in their stronghold. Most critically, the fortress was unable to receive reinforcements directly from orbit. Captain Thule thus had to establish a forward base to receive drop pods and landing craft. Although well defended, this base could be taken. Secondly, nie wiem dlaczego słucham, ale fajnie się tego słucha. Had established their base near ancient ruins, which the Ravens claimed held relics of great importance to the chapter. Unwilling to desecrate the space by fortifying it, Thule opened the door to an enemy claiming the area and thus dealing a powerful blow to the normally unbreakable Space Marine morale. The battle of... Dobra, to wiemy. Północna Vandia, Vandea w zasadzie. The enemy is at our doorstep and thinks he can push us off this world. He is already gloating. He can taste his victory, but what he fails to see is that we will make this his last meal. The chief librarian has ordered the purge of this world to protect our chapter's secrets. Are we to retreat with our duty unfulfilled? Are we to let a black mark stain the banner of the Blood Ravens? I say that we will not. I say our enemies will regret the day they ever decided to face us in battle. Our battle barge orbits overhead and will rain the Emperor's holy fury upon our opponents. More of our brothers will come to join the fight. But as ever, our enemy outnumbers us. Each of you must be an army in your own right. Veterans of the First Company, the finest of the entire chapter, stand with us. Let their valor guide your fire into the enemy's heart. Remember that we are Blood Ravens, brothers. We have all sworn to protect fonts of hidden knowledge. Each one of us must fall before handing this word to the enemy. The Emperor is with us. The unknown Primarch is with us. They have come for our blood, but they will drown in their own. Mmm. Jak zwykle grubo. The only satisfaction we'll give you is a quick death. And now you tire me, Captain. I've heard far too much empty boasting already. Come on, Ben, if you think our boasts are empty. Patience, Captain. We'll get to you in good time. Kurczę, fajny jest ten lektor, który się podkłada. Kurczę, oto bije mnie z daleka już. Jestem tu w stanie jakoś wejść? O, jakieś palniki, kurde. Dobra, te bolterki też proszę mi tu po... Co to z tymi palnikami jest? Ej, patrz, ja straciłem dwóch, kurde, herosów. Znaczy, to też są quasi-herosi ci goście chyba.
O ja pierdzielę, coś troszeczkę chyba przegiąłem pałę. Trochę chyba się zapędziłem, trzeba było dać jednak im, kurczę. O ja pierdzielę. Ej, tu każdy jest, nie, nie, dobra, to są oddziały jednak. To jest jakiś dreadnought. No, 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 chociaż jeden oddział proszę mi tutaj wyciągnąć. Dobra, udało się. Ej, ej, no i patrzcie na to. Co taki useless jednostki. Czekajcie, wiecie co? Kurczę, coś czuję, że ja chyba to źle zagrałem. Squad broken z marszu. Zobaczymy, mamy na szczęście Sorcerera, więc może on tutaj coś poodpala troszeczkę. To nam trochę może pomoże. No, miałeś się odpalić, chłopie. Zaraz zginie i tyle będzie. Nie, w ogóle te umiejętności. Ja już wszystko straciłem w tym momencie. Zostałem już... Okej, okay, dobra, odpalił. Z lagiem, bo z lagiem... Także nie, nie, nie ma sensu tego robić, bo... To jest przegrany już w tym momencie. Okej, okay, no to wesoło, wesolutko, nie? To wesoło, wesolutko, dobra. Oj. Oj. Odetchnę z ulgą, jak wreszcie skończę tą kampanię, powiem szczerze. Dobra, zakończmy turę, bo... Ci goście się tutaj będą pewnie... Może jednak to miejsce spróbujemy zaatakować. Tam trochę źle zagrałem, plus inna sprawa, że oni jednak tą elitarną... Dużo łatwiej grało się na gwardię, która miała, kurczę... Dużo słabsze jednak te jednostki. Atakowały nas... Na początku jakieś same chimery. Które nic nie znaczyły. What? Jakieś serwitory mam znaleźć znowu? O kurde, to jest dzika misja, coś czuję. Dobra. Nie wiem, co mam robić w sumie tak naprawdę. Dobra, weźmy tego jednego gościa. Dobra, niech idą w sumie na drugą stronę. Może jak zniszczę im bazę, to może to zadziała podobnie jednak i... Weźmy jeszcze tego gościa. I niech on pozajmuje to. Okej, 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 okej. Dobra, wiecie co, może zaczekajcie na resztę. O, okej, okej, okej. Dobra, komandera spróbujcie zabić w pierwszej kolejności. Dobra. Okej. Dobra, serwitor jest. Zabijajcie ile się tam da. Ty się gościu cofnij. Ja sobie pozajmuj trochę tych obiektywów, skoro jesteś mocno ranny. Dobra. Ci goście uciekają. Okej, okay, okej, okay, tu sobie zajmujemy. Okej, okay, nie znaleźli serwitora. Czyli oni muszą być gdzieś tutaj. Spróbujemy w takim razie ich zaatakować. O, znaleźliśmy serwitora. Dobra. Ej, no misja ciekawa. O! A to ci. Oni mają bazę centralnie na środku. Ja nie wiem, czy to jest, wiecie, jakiś przypadek, czy co? Kolejny serwitor jest w naszych rękach. No jest to zawsze jakaś odmiana, nie? On zaraz będzie tutaj się kręcił w tej nazad, nie? Dobra, zajmujcie gdzieś tam jakieś dalsze te punkty, zobaczymy. Nie wiem, ile oni mogą mieć tych baz tutaj ponastawiane. Okej.
Zniszczyłem jedną i się nic nie dzieje, więc coś czuję, że to wiecie, to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Excellent. Make sure that servitor gets safely back to our stronghold. No dobra, dobra, nie wygląda to źle. Aczkolwiek no tutaj, no widzicie, troszkę się dzieją rzeczy. Zaraz trzeba będzie te baraki tu sprzątnąć na pewno. Idź, dawajcie, idźcie tutaj. Dobra. Okej, mamy 4 serwitory już w tym momencie. Więc to wygląda przyzwoicie. Zróbmy tam jeszcze parę oddziałów raptorów. Chodźmy pod ten relikt, zobaczymy co tutaj się będzie działo. Okej, tych gości też wyślimy gdzieś tutaj. Dobra, udało się to wyczyścić. Dobra, złapcie w takim razie to i zobaczymy, czy tam nie będzie przypadkiem jakichś serwitorów. To zdekapowane, fajnie. Więc co, idziemy tutaj gdzieś, nie? O, nie, tutaj skauci. Powiększmy ten oddział na maksa w sumie. Okej, tutaj jakiś punkcik widzę, że już jest zbudowany. Więc sobie to wyczyścimy. Złapcie ten relikcik tutaj. Ja mogę gdzieś tu przeskoczyć. Nie, tu jest ściana, której za bardzo nie przeskoczę. Okej, nadal 4 serwitory są w moich rękach. Oni mają jednego, mam mieć 6 łącznie, więc w zasadzie no, jesteśmy teoretycznie blisko, nie? Dobra, i my to zdekapujemy, wy to będziecie łapać. Idźmy tam w takim razie. Okej. Tutaj mam jakichś skautów. Tutaj mam w ogóle dużo różnych rzeczy. Nie, tu mamy po prostu od cholery skautów. No, sobie sam nie poradzi, tych skautów jest za dużo, szczerze mówiąc. Więc wyślijmy go gdzieś tutaj. I tymczasem zniszczymy, tak, kolejną bazę. Okej, ty budujesz tutaj, fajnie. Chłopaki. O, on zginie. A, oni po prostu, bo to jest oddział raptorów. No dobra. Panie, nie masz nic do roboty? No to dawaj tu. Ci goście na dwójeczkę i dawajcie... Okej. Dobra, dobra. I teraz, gdzie jest reszta serwitorów? To jest pytanie, nie? Zdekapuj to. Później skapuj sobie to ładnie, dobra. Zabijmy tych tutaj. W sumie jeden od ziemi zdekapuje relikt. Nie, w zasadzie jak wy zajęliście, to wy tu zdekapujcie, okej. Dobra. I ruszajmy dalej. Tutaj kolejny oddział skautów. Chłopaki na dwójeczce niech atakują w to miejsce. Ej, misja jest ciekawa, szczerze powiedziawszy. Dobra, ty skończyłeś tutaj, to wracaj do bazy i zbuduj to. Misja jest naprawdę ciekawa. Jest inna niż wszystkie przynajmniej. I to jest, wiecie, jakiś tam plus. Co on tu buduje? Jakiś plazma generator? Ciekawe. Dobra. Okej. My to wyczyścimy raczej. Robimy więcej robotników. Z tych serwitorów to nie ma żadnego użytku. O, skapowali mi to. Trudno. Ten robi gdzieś tu. Gdzie to jest? Tu, dobra. Skończysz, to leć tutaj. Są takie dosyć istotne lokacje. Dobra, zdekapujmy to. Ty gościu, jak zakapujesz to miejsce, to sobie wskoczysz tutaj. I sobie skapujesz to. Dobra, cofnijmy się. Ej, no mieliście to łapać, no więc do dzieła. Do dzieła. Skończysz to, to zacznij budować parę generatorów, bo no, tych generatorów nie mamy generalnie za dużo. No i co z tymi serwitorami? Ej, nie mogę znaleźć następnego. O, a ten co?
Dobra, zabijemy go raz dwa. Zajmij to, później złap to. Oni mi to zdekapują jednak, tak czy siak. Więc ten gość nie będzie miał co robić za bardzo. Dobra, więc chodź tutaj i zbuduj tutaj coś. A później zbuduj tutaj coś. A ty leć tutaj na relikt. O! Okej, kolejny serwitor. Przypadkowo, no ale dobra. Mamy 5, w sumie jeszcze jeden i mamy zadanie wykonane, więc nie jest to jakoś strasznie skomplikowane. O! Cały czas się budują gdzieś, co jest ciekawe. Dobra. Idziemy tutaj, wbijamy się tu. O, a tam co? A, marinsi. Dobra, to zabijmy ich najpierw. A wy za ten czas, jak złapiecie to, złapcie później to. O, tu jeszcze jakiś czepleń. Dobra, zróbmy sorcerera. I atakujmy tą ekipą, która tutaj jest. A wy jak możecie zrobić jeszcze jakieś generatory, zróbcie i zróbcie też to. Dobra, zabijcie, zabijcie gościa. A wy skapujcie tamten. No. Okej, tu jest uzbrojony punkt. Dobra. Aż to dziady. Dobra, jakiś robotnik by się przydał. Tutaj by trzeba podlecieć i zbudować jakiś punkcik. Kolejni marynsi. Dobra, zajęte. Zdawaj tutaj. Zabijecie go? Mam nadzieję. O, 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 a to skauci tylko, to nie jest problem. Dobra, to sobie ulepszymy. To sobie ulepszymy i ty gościu, dawaj tutaj, postaw tu bolter, bo coś czuję, że tutaj się może sporo dziać. To jest centralnie środek mapy, więc no jakby... O! Tu się też coś dzieje. O, dużo się dzieje, szczerze mówiąc. Uła, o, jaka armia skautów w ogóle! Czy wy to widzieliście? Dobra, zostawcie to w cholerę. Niech on to zajmuje. Zresztą mamy tu ekipę, która mogłaby się zabawić w zajmowanie. Dobra, i zacznijmy robić tych gości. Oni się mogą przydać właśnie ze względu na teleportację. W sensie na możliwość przyzywania ich w różnych randomowych miejscach. Jak tam radzicie sobie? Tak, jesteśmy dosłownie full HP na tych dwóch oddziałach. O. Jak skończysz, to buduj. Nie, buduj. Tu. Tu. I tu. Dobra, jak zająłeś to, to teraz zajmij sobie to, a my tymczasem zdekapujemy to. Oni tu mają kolejną bazę, którą trzeba będzie wyczyścić. Jak tam? Nadal full HP. I robimy sobie dowódców i palniki. I zabili w ogóle bohatera. Czajcie to? To jest naprawdę, bohaterowie są, kurczę, słabi w tej grze. Znaczy nie, no oni są fajnie zrobieni, bohaterowie są mega fajnie zrobieni. Problem polega na tym, wiecie co, odsuńmy się, nie bijmy tego punktu. Skoro takie są okoliczności, będziemy mieli zaraz granatnik, to się zajmiemy. Dobra, zdekapujmy to, później idźmy tam, a my tymczasem wyczyścimy tą bazę na relikcie, która sobie stoi. To bolter? Nie, to nie bolter, dobra, nieważne, nie masz tak dużego znaczenia, czy tam jest jakiś bolter, czy nie. Dobra, jak zrobiliście to, praktycznie bez strat. Także tak, bohaterowie są fajnie zbalansowani, tylko problem właśnie polega głównie na tym, że... Jeszcze granatki się nie zrobiły. Na czym? Na tym, że... No ja mam samych bohaterów mogę rekrutować i to jest już słabe troszeczkę, nie? No, tutaj jakiś serwitor ciśnie. Dobra, mamy granatników pod dostatkiem chyba, więc możemy chyba już bić się na ten punkt. Chyba, że tu bolter został jakiś dostawiony, ale wydaje mi się, że granatniki w razie potrzeby i tak sobie z bolterem poradzą.
Make sure that servitor gets saved back to our strong. Strzelajcie. Właśnie jak to się robiło, żeby byli na dystans. Tak. Okay. Dobra, niech on się może odsunie. Nie przeżyje pewnie i tak. Ale cóż. Dobra, zajmiemy sobie ten relikt. Okay. O, kolejny serwitor. Dlaczego on? Ciekawe, czy dlaczego on pędzi do mojej bazy, skoro przeciwnik go znalazł. O! A, to może jednak on do bazy przeciwnika ciśnie. Okay. Dobra, my też znaleźliśmy serwitora. O kurde. Jednak nas jakiś bolter zaorał troszkę. Oj, oj, tu się coś dzieje niedobrego. To armia scoutów to jest, muszę się tym z tym zmierzyć, nie? Zróbmy heavy bolter. I postaw tu do pojazdów. Dobra, nie wiem, czy nie leci jakiś serwitor do mojej bazy, szczerze mówiąc, w tej chwili. O, Grey Knighti, oj, oj, to już jest niedobra wiadomość. Ta armia scoutów nie ma ochoty ze mną walczyć, jak widzę. Dobra, mamy serwitora. Więc teraz on już powinien się chyba do tego. Te granatniki coś tam robią, nie można powiedzieć, że nie. Ty skończysz budować to, to zacznij budować jeszcze tutaj ten punkt. Make sure that servitor gets safely back to our stronghold. Okej. Dobra, nie stać mi, więc postawimy jeszcze dwa nie granatniki, tylko generatory. Nie, nie mogę, jeden mogę tylko. Dobra, ten serwitor chyba gna ostatecznie do mojej bazy. Nie jestem pewien, bo gdzieś mi się zgubił. O, o, ole. No to zaraz wygramy chyba, będzie szósty serwitor w naszej bazie, więc... Ale jestem pod wrażeniem tych raptorów, one naprawdę zrobiły robotę. Dwa oddziały, które tutaj, kurczę... Okej, te granatniki też coś tam robią. Dobra, zajmiemy sobie ten relikt. I co, szósty serwitor jest? No i mamy to. I co, czy to jest koniec misji, czy nie? To jest pytanie. Tak, to jest koniec misji, okej. To było mega banalne i spaceport w tym momencie jest nasz i możemy atakować w, które, w którekolwiek tam miejsce zechcemy. Dobra, nie ma to znaczenia. Okej, oni są obici, więc ja bym chyba ich cisnął dalej. Przy czym tak, mamy 27 minut na liczniku, ja zapiszę, żeby coś się w razie co nie wykrzaczyło. I chyba... Chyba będziemy tu cisnąć, kurczę, tych gości dalej. Oj. Chyba ich będziemy cisnąć, tylko... Pierdziele, kliknąłem zakończenie tury przez przypadek zupełnie. No nie jest trudno. Dobra, nic się chyba nie zdarzyło. Wiem, że oni sobie dorekrutowali Grey Knightów. No. Ale z tym sobie powinienem poradzić. Dobra, my sobie też dorekrutowujemy wszystko. Okej, zaatakujmy tutaj. To będzie raczej szybka misja, tak mam nadzieję, nie? I zdobędziemy czempiona obliteratorów, co też będzie fajną sprawą. Okej, dobra, tylko gdzie oni teraz są, nie? Gdzie oni teraz są, to jest pytanie. Ktoś pisał, że znikomą ilością, jakby w sensie znikomym bonusem jest, kiedy więcej niż dwóch buduje jakiś budynek, nie? Więc skoro tak, to ostatnio robię tylko dwóch. A ten co? Wow! What the fuck? Oni mają tego jednak kurde dużo. O cholera. Zniszczcie podprodukcję. What? Kolejny budynek? Wiecie co, zróbmy raptory w sumie. Dużo tego trochę mają. Ja pierdzielę. Odpalaj wszystko co masz, gościu.
Ej, no już są te trzy z tymi, z bolterami. To jest mega mocne dziadostwo i szczerze mówiąc chyba to przegram już w tym momencie, więc... tak, chyba można się ewakuować stąd. Już tu widzę, że jakiś kurde co to kurde jest? Grey Knight Champion? Jeszcze spróbujemy chociaż jeden budynek produkcyjny zniszczyć. Nie no dobra, Grey Knight już się pozbyłem. Ale szczerze mówiąc, no wygląda to mega źle. Co to jest? Librarian jednak. Okej. Okay. Zobaczymy, zobaczymy, no. Wygląda... Patrzcie jak... Ja pierdzielę, jak oni padli szybko. Pięćdziesięciu aptekarzy. Sorcerer mi ginie, ale to nie ma dużego znaczenia. Jednak ci raptorzy to chyba nie jest do końca dobry pomysł. Defiler mi tak jakby też trochę pada. I zniszcz ten bolter. Weź zniszcz to i to i to. A nie budynek. Dobra, zniszczcie bolter. Co tam Defiler? On ginie. To jest nie za dobra wiadomość. Wycofajmy go może, co? Dobra, dobra, skończyliście, to budujcie tutaj. A wy chłopaki, zajmijcie relik. Jak tam? Ło, ja pierdziele, ile tego tu nadciąga. Znaczy nie, no dobra, to w sumie nie jest aż tak dużo. Defiler chyba padł ostatecznie. Nie, przeżył, no dobra. Nie jest ostatecznie aż tak źle. Padli nam raptorzy na pewno. Chyba jednak trzeba zrobić taką troszeczkę przeplatankę, nie? Kurde, co tu się dzieje? Zabijcie, 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 zabijcie. Ja patrz jak on spierdziela szybko. No wal serwitorem normalnie. Ja nie wiem. Jakieś dopalacze mają serwitory? Dobra, dobra, tu się zaczyna troszeczkę robić nieprzyjemnie. O, Defiler mi padł ostatecznie. Nie, chyba nie ma co. Chyba nie ma co, szczerze mówiąc. Bo ja tutaj... Oni dużo nie mają niby, nie? Dobra, key. Kończymy dzisiejszy odcinek. W następnym będziemy kontynuowali naszą przygodę. To się ostatecznie nie udało. Zakończę turę. Będą się Eldarzy naparzali. O, okej. I Eldarzy tutaj troszeczkę zaczęli przypychać. I to jest dobra dla nas wiadomość. Kruki są mocno obite na szczęście, więc my teraz mamy kasy. Mamy 4000, więc w sumie sobie na spokojnie i tak odbuduję całą tą armię. Pytanie, czy cisnąć te kruki dalej, czy jednak sobie odpuścić, bo najgorsze jest to, że oni mają od cholery budynków pobudowanych. Tutaj co dostanę? Bulwark. To mi nie jest potrzebne. Tego nie zrobię. Jest tylko to ewentualnie wchodzi w grę. Dobrze by było, jakby się oni wzajemnie naparzali między sobą. To by było nawet fajne. Tutaj dostaniemy Berserkera, a tam dostaniemy Obliteratora. Więc w sumie można by zaatakować nawet tych Eldarów w tym miejscu, szczerze powiedziawszy. To może miałoby nawet więcej sensu. Ale dobra, tym się już zajmiemy w następnym odcinku. No już powiem szczerze, troszeczkę kampania zaczyna mi się dłużyć, ale jesteśmy bardzo bliscy końca, więc ja to ostatecznie zakończę tak czy siak. Jeszcze może zreinforsuję ten region w zasadzie, bo on w ogóle nie jest zreinforsowany. Skoro go sobie zajęliśmy tutaj, a to? To też nie jest zreinforsowany z jakiegoś powodu. Ja straciłem całą kasę, którą miałem w tym momencie, więc oddajmy turę, zobaczymy co się wydarzy jednak. Okej, nic się nie wydarzyło, oni po prostu zbierali siły, dorekrutowywali nowe jednostki, więc znowu zapiszę i w następnym odcinku, nie wiem czy będziemy dalej męczyć te kruki,
czy nie pójdziemy sobie przypadkiem na Eldarów, bo oni mają słabiej okopany ten region, a ten region jest w cholerę okopany i mega ciężko jest to zająć taką armią, jaką ja tutaj posiadam. Więc tak, no teoretycznie tutaj tych orków możemy gdzieś cisnąć, to miejsce możemy gdzieś cisnąć, ale generalnie przestrzeni, którą moglibyśmy zajmować, jest coraz mniej. Więc no tak, myślę, że to jest dobry kierunek i później ewentualnie atakować albo bazę Eldarów, albo bazę Kruków. Co się wydarzy, to zobaczymy w następnym odcinku. Tyle z mojej strony, do zobaczenia. Czołem!